Cześć, jest z nami Marta Piekarska, dyrektor, do spraw ekosystemów w Hyperledgerze, tak? Tak, mogę, tak jest. Tak mogę powiedzieć. Co, powiedz mi, co się kryje w ogóle pod tym tytułem? Czym się zajmujesz? Hyperledger jest organizacją, która zrzesza członków, zrzesza firmy członkowskie. Mimo że wszystko, co cały kod, wszystko, co jest w Hyperledgerze, jest typu open source, otwartego oprogramowania. To dotyczy naszych grup roboczych, to dotyczy dokumentów, które produkujemy, to również dotyczy po prostu tego kodu, oczywiście. Wiesz co, może do Hyperledgera jeszcze przejdziemy, a ja chciałem wiedzieć, co ty robisz tak. Więc jako ty, w sensie. To jest potrzebne jako background. Więc ponieważ to jest to, co Hyperledger robi, no to składamy się z tych członków, z firm członkowskich. I ja jestem odpowiedzialna za pracę z naszymi członkami, z firmami, które są częścią Hyperledgera, nad definicją tego, czym jest sukces w Hyperledgerze, dlaczego dołączyły do Hyperledgera, jakie mają use case'y, jak chcą współpracować z nami, czego oczekują. Jest bardzo wiele rzeczy, które możemy dla nich zrobić. Są też takie, których nie możemy zrobić, jak na przykład zapewnić deweloperów, bo się tym nie zajmujemy. I dalej również zbliżaniem środowiska akademickiego do środowiska przemysłowego i łączeniem również inicjatyw rządowych między sobą. Okej. I jesteś jedyną osobą za to odpowiedzialną? Mamy zespół, który się składa z czterech osób, z tym, że jesteśmy dosyć mocno podzieleni, jeśli chodzi o ośrodki odpowiedzialności, więc mamy Danielę, która jest odpowiedzialna za rozwój, w sensie akwizycję nowych członków, czy business development tak zwany. Mamy osobę, która jest bardziej odpowiedzialna za tą część społecznościową, czyli meetupy, jakieś takie rzeczy. No i jest jedna osoba, która jest bardziej skupiona na inicjatywach typu social impact. A ja jestem odpowiedzialna za firmy, za akademię i również za przemawianie na konferencjach, czyli mówienie o tym, co nasi członkowie robią. Co ważniejsze, co nasi członkowie robią, nie co my robimy, bo Hyperledger istnieje po to, żeby wspomagać świat czy w edukacji, nie po to, żeby się promować. Tak łączyć trochę, nie? Tych ludzi, którzy są. A powiedz mi, bo to jest, w ogóle dziękuję Ci bardzo, bowiem dziękuję Ci bardzo w ogóle, że jesteś w Polsce, bo jakby nie często, wiem, że nie często tutaj gościsz. Wiem też, że w tej chwili jest jedna z większych takich konferencji na świecie związanych z kryptowalutami i blockchainem, czyli Konsensus w Nowym Jorku. Także jest mi w ogóle niezmiernie miło, że tutaj do nas dotarłaś. Natomiast ja, że tak powiem, przeglądając tamten twoją biografię troszkę, tak, w sensie takim, że przeglądając twoje doświadczenie, zobaczyłem tam bardzo interesujące firmy też, bo pracowałaś i w Yahoo, i w Apple, tak, i w Blockstreamie. I jeszcze coś było z Deutsche Telekom, pracowałam ogóle, z Mozilla też. A, jeszcze World Wide Web Consortium też, tak? Okej, no to są w ogóle wszystko jakby dziedziny, które, czy firmy, które no w fascynujący sposób mają wpływ na to, co dzieje się w tej chwili w obszarze związanym z technologią. Ale my jakby ze względu na nasze zainteresowanie, ja bym chciał troszkę poruszyć jeszcze troszkę poruszyć te tematy dotyczące twojej przeszłości w Blockstreamie. Możesz mi powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że tam trafiłaś do Blockstreamu? Z tego, co widzę, z Apple'a prosto, tak? Znaczy, to jest tak, że ja jako studentka i później doktorantka bardzo się starałam podejmować jak najwięcej wyzwań. Doktorat sam w sobie był ciekawy, ale nikomu nie polecam robienia doktoratu. Uważam, że jest to niekoniecznie dobry pomysł na rozwój. Natomiast miałam genialnego profesora, promotora mojego, który zobaczył, że mnie interesuje współpraca z firmami, z przemysłem. I skontaktował mnie najpierw ze swoją znajomą, która prowadziła cały ten zespół dotyczący bezpieczeństwa, bo doktorat robiłam z bezpieczeństwa komputerów na Uniwersytecie Berlińskim, więc
skontaktował mnie z Wiktorią, Wiktoria zaproponowała mi rodzaj praktyk w Yahoo, więc wyjechałam do Yahoo na 4 miesiące czy coś takiego tam pracować. W następnym roku już byłam jakoś zaangażowana w W3C, czy jeździłam tam na jakieś spotkania, poznałam ludzi z Apple'a i znowu zaproponowali, że jeśli miałabym ochotę przyjechać na taki 4-miesięczny taki summer job, bo to już nie była praktyka, byłam troszeczkę za stara na praktyki, to z przyjemnością mnie tam przyjmą, przyjechałam. Zaproponowano mi pracę na stałe, ale no, nie jestem zwierzęciem korporacyjnym, więc niestety musiałam odmówić. Cały czas jakoś tam szukałam powodu, żeby wyjechać do Stanów, również ze względów sercowych, bo byłam tam zaręczona. Znalazłam, bo jakby w Dolinie Krzymowej przy pewnym doświadczeniu dosyć łatwo znaleźć pracę, bardzo dobrą pozycję jako wiceprezes do spraw prywatności i bezpieczeństwa w takim startupie. No ale wówczas zadzwonił do mnie znajomy z Mozilla, z którym pracowałam przy projekcie, bo ja pracowałam dla Deutsche Telekom przez większość mojego doktoratu, to Deutsche Telekom zapłacił za mój doktorat. Więc zadzwonił do mnie człowiek z Mozilla i powiedział: słuchaj Marta, ja słyszę, że jesteś na rynku, jesteś do wzięcia. Ja mówię, no niestety nie, już skończyło się to. On mówi: kurczę, bo ja właśnie założyłem startup taki nowy, może byś się chciała z nami spotkać? Ja mówię: nie szukam już pracy, ale z przyjemnością się z wami spotkam i zobaczę, co to jest w ogóle za firma. I przeprowadził Alex na to spotkanie, właściwie połowę zespołu. I oni byli niesamowici, tak genialni ludzie, takie zabawne konwersacje czy dyskusje, bardzo ciekawe rzeczy. I oni ciągle mówili o tym Bitcoinie. Ja mówię: co to jest ten Bitcoin? Ale później po tym spotkaniu podeszłam do Alexa i mówię: słuchaj, jak z tą ofertą pracy? A on mówi: co, jesteś zainteresowany? Ja mówię: wiesz co, ja nie wiem, co bym tam u was miała robić, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby być z tymi ludźmi. Ja chcę z nimi przebywać, ja chcę się dowiedzieć więcej na ten temat, bo to, o czym oni opowiadają, to jest genialna sprawa. No i tak zostałam tym security architect w Blockstreamie, bo oczywiście ten startup to był Blockstream. I zaczęłam się uczyć o Bitcoinie. Nie miałam zielonego pojęcia, kiedy zaczynałam. Nic na temat kryptowalut. To było tam w 2015 roku, także już jakiś czas temu. Nawet wcześniej, chyba 2014. Okay. Kto był na samym początku tam w tym zespole? 18 współzałożycieli. Okej. Może wszystkich nie każecie wymieniać. Nie, 18 współzałożycieli i ja. Firma została zaczęta przez Adama Baka i Austina, którzy znali się jeszcze z poprzedniej inicjatywy. Dokooptowali do tego Grega Maxwella, Jonathana Wilkinsa, Blue Matt tam bardzo szybko się pojawił. To są wszystko nazwiska, kiedy się spojrzy na ten blok Genesis Bitcoina, to te wszystkie nazwiska tam są jako ludzi, którzy mieli pierwsze nody. Więc, no właśnie słucham i nie mogę być spodziewać, że to wszyscy tacy. Tak, niestety po tym, jak ja odeszłam z Blockstreama, to dosyć szybko wiele z tych osób, które tam było, odeszło, łącznie z Gregiem. Blockstream jest teraz inną firmą niż była, aczkolwiek myślę, że w pewnym sensie jest ciekawszą firmą niż była, mimo że utracił tych najciekawszych członków. Czyli, ale to każdy z nich robi teraz jakby coś swojego, tak, prawda? Tak, robi coś swojego. Wiele osób odeszło do skupić się na rozwoju Bitcoina, co było zresztą podstawowym założeniem Blockstreama. Blockstream został założony po to, żeby ulepszać Bitcoina, no ale oczywiście, jak sam dobrze wiesz, jest to środowisko, które jest bardzo podatne na pewnego rodzaju dysputy, konflikty i tak dalej, no więc każdy miał inną opinię na temat tego, jak to powinno pójść. Okej. Okay. Czyli jakby każdy działa cały czas w obszarze Bitcoina, ale gdzieś tam tak, na swoim. Parę osób odeszło zupełnie w inną stronę. Austin, nie mam pojęcia, co Austin robi w tej chwili, ale chyba po prostu przyszedł na emeryturę. Może i zajmuje się venture capital. Jeżeli chodzi o Matta, to Matt jest w firmie zajmującej, znaczy to jest
rodzaj jakiejś takiego fundacji czy projektu do spraw hakowania Bitcoina, hakowania w tym oryginalnym słowa znaczeniu, czyli ulepszania Bitcoina. Nie wiem, co robi Greg. Myślę, że się skupia głównie na pracy tylko nad Bitcoinem. Paru chłopaków wyjechało do Szwajcarii i tam założyli jakąś firmę. Także różnie, różnie ludzie. Okay. A co rozumiesz przez ciekawsza? W sensie, czym się zajmował Blockstream wtedy, kiedy ty byłaś? Głównie próbą definicji tego, co mają robić. Przez cały czas, jak ja tam byłam, my nigdy nie uruchomiliśmy produktu. Ja tam byłam w czasie zbierania seedu i później w czasie zbierania rundy A. Zamknęliśmy rundę A na poziomie 68 milionów bez produktu. I właściwie bez pomysłu na to, czym będzie produkt. Więc to była ciekawa praca, bo było bardzo dużo takich różnych ścieżek, którymi próbowaliśmy pójść. Natomiast nie było wizji tego, co chcemy robić i zespół się bardzo nie zgadzał ze sobą. Każdy miał inną wizję. Ja myślałam o tym, żeby głównie się zajmować blockchainem i żeby zobaczyć, jak blockchain może ulepszyć świat. Wielu moich kolegów uważało, że blockchain to w ogóle zapomnijmy o tej technologii, wyłącznie Bitcoin się liczy. Wielu uważało, że powinniśmy po prostu w Blockstreamie walczyć z konkurencją typu Ethereum czy jakieś tam inne rzeczy. Więc to było dużo takich dyskusji, które były bardzo ciekawe, ale nie prowadziły do produktu. W tej chwili to, co panowie tam zrobili, to znaczy Bitcoin na satelitach, Lightning Network wreszcie wchodzi do produkcji i będzie wykorzystywany. Liquid również. To jest produkt, który tworzyliśmy, kiedy ja tam byłam, ale teraz dopiero zaczyna być używany. Także myślę, że więcej jest takiej dorosłości i naprawdę pracy przy tym, a mniej eksploracji. Czyli już faktyczne skupienie na tym, co możemy zaoferować jakby całemu obszarowi, ekosystemowi. Okej. Dobrze, w tej chwili jakby taką najbardziej chyba charakterystyczną, rozpoznawalną twarzą Blockstreama jest Samson Mao. On też był w... Dosłownie, kiedy ja opuszczałam Blockstreama, on zaczął. Także to była jedna z tych takich... Bardzo nam zależało na tym, żeby przyszedł, bo bardzo pomagał w tych negocjacjach, które się działy w świecie Bitcoina i tych rozwiązywaniu tych konfliktów, które gdzieś tam były. No właśnie, bo ja tam doczytałem na LinkedInie, że ty odeszłaś w czerwcu 2017, tak? Sierpień 2017 to był fork, czyli to był Bitcoin i Bitcoin Cash, nie? Czy tam... Jak to wyglądało? Czy widać było wcześniej już jakiś taki podział, czy w sensie... Tak, to dużo było tych podziałów. To cały czas są podziały. Myślę, że to, co się zmieniło troszeczkę w stosunku do tego, jak ta przestrzeń wyglądała w 2017 roku, to, że środowisko bitcoinowe zrozumiało, że jest pewien koszt społeczny do każdego forka, że nie możemy tak w taki sposób bardzo lekką ręką traktować forki. Coś, co jakby jest troszeczkę inne w tym środowisku Ethereum, gdzie pomysł jest taki, żeby forkować jak najczęściej. Znaczy, forki są ok, bo chodzi o to, żeby rozwijać, czyli to fail fast, fail better. To jest inne... Mówimy tu o hard forkach oczywiście, tak? Tak. Natomiast tu w tym środowisku bitcoinowym jednak bardzo wiele jest ciekawych wystąpień różnych tych guru, którzy mówią o tym, że forki nie są dobre dla środowiska, więc to myślę, że jest ta różnica w stosunku do tego. Faktycznie widać jakby taki nacisk na tym, żeby każda zmiana to był teraz soft fork, nie? Tak. Żeby już jakby uniknąć tej sytuacji. To jest ważne, tak? Bo co się stanie, jeżeli będziemy hard forkować, jak ludzie mają wybierać i poza tym to bardzo utrudnia adopcję. Jakby mówimy o tym, o kryptowalutach, ale dla przeciętnego Kowalskiego kryptowaluty to jest coś, natomiast kiedy w to wchodzisz, skąd masz wiedzieć,
czy należy mieć Bitcoin Cash, czy Bitcoin Gold, czy Bitcoin Dollar, czy Bitcoin Table, czy cokolwiek innego. Już nie mówiąc o tym, że mamy tam bitcoin.com, bitcoin.org, prawda? Mamy dokładnie, i czym to BTC się różni? Na Reddicie, to bardzo, bardzo zmienia poziom adopcji, no bo nie ma adopcji jednej kryptowaluty, jest adopcja tych wszystkich altcoinów. Dlatego ja, jednym z powodów, dla którego ja zawsze byłam bardzo dumna z Blockstreama, to były sidechains. Uważam, że to była innowacja na poziomie przełomu, jeśli chodzi o kryptowaluty. I wolałabym, żeby więcej ludzi używało sidechaina. Okej. Czyli rozumiem, że atmosfera w Blockstreamie była taka bardzo startupowa, tak? Z tego co najbardziej jak się tylko da. Mówiło się o cenie dużo, w sensie bitcoina? Tak. Okay. No oczywiście, bo wszyscy mieli dosyć dużo bitcoina, byli wczesnymi inwestorami. Dużo było dyskusji na temat tego, bo to był duża część tego, co robiliśmy, to był Lightning, czy część zespołu, ja przy tym nie pracowałam, ale Lightning, więc dużo było emocji na temat tego, jak ulepszyć, usprawnić, uszybszyć, przyspieszyć sieć i co Lightning może dać. Okej. Bardzo ciekawy rozdział. I to było tak, że z Blockstreamu od razu przeszłaś do Hyperledgera, tak? Jak to się stało? Wiadomo, żadna zmiana nie następuje nagle. No ale tak jak pracowałam w Blockstreamie, byłam bardzo cały czas zafascynowana ludźmi, z którymi tam pracowałam, ale poznając tą technologię, zrozumiałam, że ja jestem z tego świata, gdzie ważniejsze jest zmienianie świata, a niekoniecznie zarabianie pieniędzy na pieniądzach. Oczywiście jest to, mówię to w pozycji ogromnie uprzywilejowanej, bo w Dolinie Krzemowej trudno o pracę, która nie daje dobrych zarobków. Czy to jest Bitcoin, czy to jest sztuczna inteligencja, czy cokolwiek innego. Więc jakoś tam miałam coraz większy problem z tym, że z tym środowiskiem, które teraz jest zupełnie inne. Ale te parę lat temu to było środowisko bardzo takie agresywne, zacietrzewione, niekoniecznie dobrze traktujące kobiety. Bardzo dużo było tam takiej męskiej dominacji i ego, co mi niekoniecznie odpowiadało. No ale byłam dalej bardzo zaciekawiona ludźmi. W którymś momencie na takiej bardzo zamkniętej konferencji, na którą jeżdżę już od lat, którą tam tylko na zaproszenia można przyjechać, konferencja się nazywa Hackers, odbywa się w Santa Cruz, poznałam Briana Behlendorfa. Byliśmy razem w panelu dyskusyjnym, bo on był od strony tego Hyperledgera. Ja o Hyperledgerze oczywiście wiedziałam, bo Blockstream był jednym z założycieli Hyperledgera, z tych 30 firm, które wystartowały Hyperledgera. Rozmawiałam z Brianem, żartuję sobie, że wystarczająco się nie zgadzaliśmy, żeby Brian po tym wystąpieniu podszedł do mnie i powiedział: hej Marta, szukam kogoś do Hyperledgera, daj znać, jeśli byś kogoś poznała, czy by wiedziała o kimś. No i ja wtedy powiedziałam, że nie, bo to było w listopadzie, więc powiedziałam, że nie jestem zainteresowana, ale poszukam kogoś, kto mógłby przyjść na to miejsce. No ale ileś miesięcy minęło, i zaczęłam myśleć nad tym. Wróciłam do Briana, zapytałam, czy dalej szuka. Powiedział, że tak, czy kogoś znalazłam, więc powiedziałam, że chyba znalazłam. No i to jakoś tam powoli trwało i w rezultacie zostałam, zresztą przyjęta na inną pozycję niż miałam, bo on szukał kogoś, kto by był security maven w Hyperledgerze. Wylądował na tej pozycji z mojego polecenia mój taki bliski znajomy z Mozilli, który odszedł z Mozilli. No ale Brian dalej chciał ze mną pracować, więc stworzyliśmy tą pozycję dyrektora ekosystemu. Jak widzisz rozwój Hyperledgera w tej chwili? W sensie takim, bo na pewno gdzieś tam dynamika nabrała tempa mocno około roku 2017, podejrzewam, tak? Koniec roku 2017, początek 2018. Wzrosło zainteresowanie generalnie obszarem, więc podejrzewam, że tak samo było w Hyperledgerze.
Czy oceniasz, że to zainteresowanie technologią blockchain utrzymywane jest na wysokim poziomie, wzrasta, maleje? To jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że w tej chwili na pewno ciekawym jest to, że Gartner opublikował raport pod koniec zeszłego roku, mówiąc o tym, że jesteśmy post-hype, że już przeszedł ten hype na blockchaina. Tak, Hyperledger urósł, jak ja zaczynałam, to było 80 osób, czy 80 tych firm członkowskich. W tej chwili jest 280. Więc no, w ciągu 2 lat żeśmy urośli o 200 członków, to jest bardzo poważna zmiana. Natomiast to oczywiście, ten rozwój w stronę... Jeszcze przepraszam, dopytam, jaka to jest część w ogóle Fundacji Linuxa, tak z ciekawości? Jesteśmy najszybciej rosnącym projektem w Fundacji i jednym z większych, natomiast nie największym. Z tego co pamiętam, albo CNCF, czyli Cloud Native Computing Foundation, albo ONAP, czyli Open Networking Platform, to są dwa projekty, które są troszeczkę większe niż Hyperledger. Okay. Natomiast na pewno jesteśmy najszybciej rosnącym projektem. Jeżeli chodzi o członków, czy firmy członkowskie, to jest jedna miara rozwoju. Druga miara rozwoju to jest adopcja technologii, która na pewno dramatycznie urosła w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy tam jestem. Oczywiście, ponieważ jest to wszystko oprogramowanie open source, to ja nie mam pojęcia o 3/4 implementacji. Poznaję ludzi, tak jak na przykład poznałam Bartka i Olgę z Trifinity i nagle się okazuje, że Trifinity pisze na blockchainie. Później dzisiaj rozmawiam z kimś tam innym, no oczywiście, że używamy Hyperledgera. No i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakoś tam zaskakujące czasami. Moją ulubioną historią na ten temat jest półtora roku temu, mniej więcej, czy rok temu, byłam na Cybosie w Kopenhadze, europejskim Cybosie, czyli tej konferencji takiej dotyczącej bankowości głównie. No i tam odeszłam z naszego standu, bo występowałam, dawałam prelekcje, wróciłam, czeka na mnie piękna butelka jakiegoś alkoholu. Pytam, co to jest? A, bo tutaj przyszli panowie z firmy bodaj to było na Litwie albo na Ukrainie, którzy używali Hyperledgera do swojego rozwiązania i właśnie sprzedali tę firmę za dosyć dobre pieniądze, startup swój, i to przynieśli dla ciebie jako dyrektora ekosystemu w podziękowaniu za to, że Hyperledger istnieje. No więc nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie i co ogłosi. Natomiast to jest tak, że dużo firm używa. Deloitte opublikował raport mówiący o tym, że 92% projektów z 2016 roku dzisiaj już nie istnieje. To jest bardzo ciekawe, natomiast ma to dużo sensu. Bo projekty w 2016 roku, 2017 roku to były głównie projekty typu POC. I POC tak naprawdę nigdy nie ma, to są proof of concepts. To nie są projekty, które kiedykolwiek się rozwiną, czy nie są tworzone w taki sposób, żeby się rozwinąć do prawdziwego produktu. Więc to są pomysły i udowadnianie tych pomysłów. Oczywiście wiele z firm, które robiło POC, miało nadzieję, że to urośnie do produktu. Natomiast niestety to nie jest tak, że dobre POC zamienia się, czy POC zamienia się w produkt w sposób naturalny. Inne są wymagania dotyczące POC, inne są wymagania dotyczące projektów. Więc myślę, że w tej chwili mamy o wiele mniej projektów, natomiast są one o wiele bardziej dojrzałe i o wiele bardziej, większą mają szansę na pozostanie tam za te kolejne 2-3 lata. Dalej będziemy o nich słyszeć. Coraz więcej buduje się konsorcjów, co nie było, czy co się nie działo w 2017 roku. Ludzie próbują ze sobą współpracować bardziej niż robić właśnie takie indywidualne mini projekty, które tylko dowodzą tego, że można. Że można, nie wiem, certyfikaty umieszczać na blockchainie albo że można zarządzać tożsamością na blockchainie. A jakie są takie najciekawsze wdrożenia, o jakich słyszałaś? Takie, już nawet nie mówię najciekawsze w sensie ogólnym, tylko najciekawsze dla ciebie, takie, że
usłyszałaś o czymś? Ja co i róż dostaję, jestem zaskakiwana i bardzo mnie coś ekscytuje. Oczywiście bardzo mnie ciekawią projekty, które są związane z takim przyczynianiem się do odpowiedzialnego rozwoju społecznego, czyli wszystkie projekty typu Sustainable Supply Chain, Everledger, który śledzi te diamenty i dowodzi, że diamenty nie są z krwawymi diamentami. Circulor zrobił projekt podobny na tantalum, to jest inny taki kruszec, który rzadki, którego również jakby się śledzi. Jest projekt bardzo fajny dotyczący energii odnawialnej i oddawania energii do sieci, gdzie instalowała firma Bitlumens rozdystrybuowuje takie te solar power urządzenia, które zbierają energię słoneczną, oddają ją do sieci, ale instalują w domach, w domach afrykańskich i w domach meksykańskich, gdzie ludzie nie mają zwykle pieniędzy, czy nie mają dostępu do energii. Więc takie urządzenia są instalowane i każdy właściciel takiego urządzenia może pójść do miejscowego sklepu albo przez telefon kupić tokeny, które odblokowują część z tej sieci, czyli takie prepaidowe rozwiązanie do sieci. To z jednej strony, tak, do sieci elektrycznej. I z jednej strony to pozwala na po prostu używanie energii, czego dotychczas nie mogli zrobić, czyli po zachodzie słońca nie mogą pracować i pozwala na rozwój społeczny, ale również powoduje, że możemy budować credit score, który dalej pozwala na branie mikropożyczek, bo przez to, że codziennie czy tam co miesiąc wpłacam tam ileś tych tokenów, mogę udowodnić, że mam pieniądze na to, żeby spłacić mikropożyczkę i z tego rozwinąć dalej mój biznes. Więc to są dla mnie takie ważne projekty, bliskie mojemu sercu. Wszystkie projekty dotyczące identity czy tożsamości są też bardzo ważne. Jesteśmy w Hyperledgerze dosyć mocno zainteresowani i działamy wspólnie z ID 2020. No właśnie, bo pojawił się nowy projekt teraz, tak, na stronie. Jeżeli ktoś wejdzie na stronie Hyperledgera, dzisiaj zaglądałem, to też już można zobaczyć opis. To jest Aries, tak? I jest to dokładnie już jakby ukłon w kierunku rozwiązań dotyczących takiej zdecentralizowanej... Tak, znaczy no mieliśmy już od dosyć długiego czasu projekt Indie, który to jest framework, więc my mamy tak, to jest oczywiście w tej chwili to się bardzo zmienia, bo ten świat się zmienia, ale dotychczas mieliśmy zróżnicowanie między frameworkami a narzędziami. Frameworki to są pewne jakby definicje tego, jak blockchain ma działać. Czyli nie mówimy ci, bierzesz to rozwiązanie i po prostu go używasz, tylko tak możesz zdefiniować sieć blockchain i możesz użyć tych zasad do zdefiniowania sieci blockchain i z tego dalej stworzyć swoje rozwiązanie. Dlatego Hyperledger Fabric na przykład jest używany zarówno w supply chain, jak i w instrumentach finansowych. Podobnie jak z Hyperledger Sawtooth, który jest używany zarówno w supply chain, jak i w instrumentach finansowych. Oni się zazębiają mocno, tak. Mocno się zazębiają, bo różnice polegają na języku programowania, którego można używać, mechanizmu konsensusu, który jest jakby predefiniowany czy zalecany, aczkolwiek i Sawtooth i Fabric pozwalają na wymianę konsensusu. Podejście do smart kontraktów, czyli czy są smart kontrakty i jakie języki są wspierane. I w zasadę tego governance, czyli jak definiujemy te zasady przyłączania się do sieci. Nie dokładnie kto może się przyłączyć, ale jak te zasady są zdefiniowane i jak się zarządza taką siecią. No więc Hyperledger Indie był projektem głównie skupiającym się na self-sovereign identity, tożsamości osobistej czy własnej, gdzie mówimy o tym, że to producent informacji czy osoba czy jednostka, bo to są również maszyny, mogą mieć taką tożsamość, to one są właścicielami tej informacji.
i mogę Ci dać dostęp do mojej, czy dowieść, że mam pewną informację i dać Ci dostęp do tej konkretnej informacji, natomiast nie do mojej tożsamości. Mhm. To pozwala na bardzo ciekawe takie rozwiązania przy użyciu zero knowledge proof i verifiable claims, gdzie bez ujawniania dokładnych danych mogę tylko dowieść pewną część tych danych, czyli że tak, mam powyżej 18 lat, w związku z tym mogę pójść do sklepu i kupić alkohol, natomiast pani w sklepie czy pan w sklepie nie muszą wiedzieć, że urodziłam się w 88 roku, jak w moim przypadku. Także to już się działo od pewnego czasu. No ale teraz za tym definicją tego blockchaina również poszło takie bardziej potrzeba stworzenia narzędzi, które pozwalają na zdefiniowanie pewnych protokołów, pewnych zasad, które są jakby bardziej od strony narzędziowej niż od strony frameworkowej. No i dlatego wprowadziliśmy niedawno projekt URSA, który jest biblioteką kryptograficzną dla wszystkich projektów, z której wszystkie projekty mogą korzystać, żeby mieć tą standardową kryptografię, również kryptografię odpowiadającą pewnym przypadkom. To znaczy nie jest zaskakujące, że Rosjanie nie chcą używać standardów kryptograficznych, implementacji kryptograficznych tworzonych w Stanach. To samo z Chinami. Chiny nie będą używały projektów ze Stanów czy z Rosji, więc URSA pozwala na takie wprowadzenie tych standardów kryptograficznych z różnych krajów, tak żeby nie było barierą, kryptografia nie była barierą do adopcji blockchaina i to każdego blockchaina, bo URSA ma plan być wspólną biblioteką nie tylko dla projektów Hyperledgera, ale również dla projektów spoza Hyperledger, no tak, Ethereum. To wydaje się naturalne też, nie? Że tak. Więc mamy nadzieję, że to będzie tak działało. No i projekt IRIS będzie taką biblioteką dla wszystkich tych, którzy chcą tworzyć jakieś rozwiązania z dziedziny tożsamości. Nie wiem, czy słyszałaś, ale bardzo się to zbiegło z tym ogłoszeniem Microsoftu w tej chwili o Ionie. Słyszałaś coś? Słyszałam ogłoszenie o Ionie. Microsoft od bardzo dawna już pracował nad rozwiązaniami z dziedziny identity. Daniel Buchner, który założył Decentralized Identity Foundation, która jest zresztą członkiem Hyperledgera, my jesteśmy członkami DIF-u, a teraz DIF stał się osobnym projektem Fundacji Linuxa nawet, także już w ogóle jest to wszystko bardzo połączone, więc Daniel jest z Microsoftu i od zawsze pracował nad rozwiązaniami identity. Nie wiem, czy dotarły do Ciebie wiadomości, to chyba było sprzedwczoraj, że Microsoft chce to robić na Bitcoinie blockchaina, znaczy na blockchainie Bitcoina. O tym nie słyszałam, ale to ciekawe. Jestem ciekawa, jak rozwiążą pewne zagadnienia. Gdzieś tam stwierdzili, że zrobią takie rozwiązanie drugiego poziomu, mniej więcej jak Lightning Network z pomocą jeszcze IPFS-a i że będzie to jakby taki poziom, który będzie odpowiedzialny za to przechowywanie. Fantastycznie. Myślę, że Bitcoinowi się bardzo to przyda. Tak, tak. Znaczy jest to ciekawe o tyle, że jakby do tej pory gdzieś tam głównie wydawało nam się, że Bitcoin może jednak służyć tylko i wyłącznie do takich spraw związanych z finansami, tak? Czy jako pieniądz. Natomiast okazuje się, że nawet tak duży gracz jak Microsoft chce próbować, bo wiadomo, że nie wiadomo, czy to im się uda, natomiast chce próbować budować jakby zupełnie inne aplikacje z blockchainem Bitcoina jako tą taką chyba najniższym punktem odniesienia. Nie? Znaczy to jest ciekawe, dlatego że z jednej strony Bitcoin ma, czy blockchain bitcoinowy ma nieprawdopodobną zaletę tego powszechności. Tego, że nie ma więcej użytkowników na świecie żadnego innego blockchaina niż blockchain bitcoinowy. Z tego wynika bezpieczeństwo. Oczywiście dalej pytanie jest na temat konsensusu, który niekoniecznie jest bardzo wydatny w przypadku Bitcoina, czy efektywny.
No ale jest też wymagany taki konsensus, żeby utrzymać to bezpieczeństwo. Mhm. Więc jest to ciekawe, bo od razu na wstępie, jeżeli tworzymy rozwiązanie zarządzania tożsamością na blockchainie Bitcoina, no to poziom adopcji, czy tego, ile osób będzie w tym brało udział, jest wielokrotnie większy niż to, co zrobimy na jakiejkolwiek prywatnej platformie. Natomiast z drugiej strony, to dlaczego Indie, podobnie jak Uport, to są permissioned public networks, w przeciwieństwie do Bitcoina, który jest permissionless public network, to jest to, że kto może wydawać dowody tożsamości, tak? Czyli dowody na tożsamość, nie dowody tożsamości, tylko dowody na tożsamość. No i tutaj w przypadku Indii mówimy o tym, że powinni być to aktorzy, którym jakoś jednak ufamy, mają pewien status społeczny. Może być to Michael Schumacher, który wydaje mi dowód tego, że umiem jeździć samochodem, bo widział mnie jeżdżącą samochodem. A może być to polski rząd, który, czy tam, nie pamiętam jak się nazywa instytucja, jak ja przyznaję, prawa jazdy w Polsce. Więc SOK? Nie pamiętam. Więc może to być instytucja państwowa, może być to prywatna osoba, ale o pewnym statusie społecznym. Jeżeli jest to permissionless public network, no to każdy może dodać coś do tej sieci. I teraz pytanie jest, jak się zgodzimy na to, że powinna ta informacja być dodana? Kto ją zweryfikuje? Jak to dochodzi do pewnego... Nie wiem, za mało wiem na ten temat, żeby umieć rozwiązać ten problem. Ja też dosłownie jeden artykuł przeczytałem, także nie, jakby, myślę, że technikaliów to jeszcze do jakichś tam zdradzenia technikaliów to jeszcze troszkę poczekamy, natomiast no, elektryzująca jest sam tak. fakt. Nie? No dobra. Tak z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo wiem, że wszystkie rozwiązania Hyperledgera są na licencji Apache 2.0, tak? Czy... Apache, tak. Okej, okay, Apache. 4 chyba. 4? Tak. Już w tej chwili, okej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, który chciałby wykorzystać w swoim oprogramowaniu cokolwiek ze stajni Hyperledgera, czy jest jakaś procedura na to, czy po prostu ściągam kod i... Po prostu ściągam kod i robię co chcę. Aha, okay, dlatego jesteśmy na Apache, a nie GNU albo GPL-u albo jakimkolwiek innym. Bo Apache pozwala na bardzo łatwe przetwarzanie, używanie kodu i bez żadnych problemów trademarkowych również. Generalnie wszystkie rozwiązania Fundacji Linuxa są na licencji Apache poza Linux Core. Które jest na GPL-u, z tego co pamiętam, ale jest to jakby historycznie, po prostu przepisanie całego kodu Linuxa, żeby był odpowiadał tej licencji, byłoby zbyt skomplikowane. Okej. Czyli rozumiem, że to nawet może być tak, że nigdzie w dokumentacji, znaczy nie podejrzewam, żeby ktoś tego nie napisał w dokumentacji aplikacji, ale gdyby, nie wiem, w jego rozwiązaniu software'owym nigdzie w dokumentacji nie było napisane, że korzysta z tego, co tam dał Hyperledger, to nie ma żadnych konsekwencji w związku z tym. Okej. Dobrze. Wrócimy troszkę do tego obszaru krypto, jeżeli możemy. Poruszyłaś kwestię tego, że tam w 2016-2015 roku to było takie mocno, użyłaś takiego fajnego słowa, że to była społeczność taka mocno zacietrzewiona, dokładnie. Ja mam wrażenie w ogóle, że chociaż no, obserwuję to wiadomo bardziej z zewnątrz niż ty, że w tej chwili się zrobiło takie mocne zacietrzewienie. Jestem ciekawy, dlaczego, czy skąd ta twoja obserwacja, bo... Może dlatego, że mniej jestem zaangażowana w tę społeczność, więc wydaje mi się, że jest lepiej. Mam nadzieję, że jest lepiej. Szczerze mówiąc, najbardziej oceniam to na podstawie konsensusu, tej konferencji konsensus. I tego, kto tam przychodzi. Jest dramatyczna różnica między konsensusem 2015, gdzie imprezy były na poziomie
pań pomalowanych na złoto i szampana i tak dalej, i tak dalej. A dzisiejszymi imprezami i tym, co się dzieje, znaczy nie wiem, co się dzieje w tym roku, może się znowu zmieniło, ale co było w zeszłym roku, to znaczy jednak było więcej garniturów i więcej ludzi z takich tych firm dorosłych, bym powiedziała. Które po prostu chciały dyskutować o tym, jak to wszystko zrobić i jak tego używać. Więc dlatego wydaje mi się, że jest takie przejście troszeczkę w stronę tego, co ten blockchain może zrobić. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, wydaje mi się, że oczywiście, że dalej są walki, ale te walki nie są na poziomie tych ludzi, którzy zarządzają, tak? Bo powiedzmy, że może warto wspomnieć, że to troszeczkę na takiej zasadzie, że mówimy o tym, że Bitcoin jest zdecentralizowany i że to wszystko jest anonimowe, więc taka szybka anegdota. Półtora roku temu byłam na Breaking Bitcoin, bardzo fajnej konferencji, naprawdę byłam bardzo dumna z tego, że mnie tam zaprosili. No ale jedna z osób postanowiła pokazać na żywo, na scenie, atak na Bitcoina. Wcześniej nikomu nie o tym nie powiedziała i tak. No i mówi tam, a to tutaj zrobię, to tutaj zrobię, tamto, ciach, ciach. I zhakował, pozwolił na kradzież iluś tam bitcoinów i tak dalej. No, oczywiście nie wyciągnął tych bitcoinów, ale dowiódł, że może. No i oczywiście połowa sali była zachwycona i biła brawo, druga połowa była przerażona, bo było to bardzo nieodpowiedzialne. Jeden z takich moich bliższych znajomych z tej sieci bitcoinowej, czy z tego świata bitcoinowego, stał i mówi, no dobra, ale czy poinformowałeś tego, jakiś tutaj pseudonim? Tak, rozmawiałam. Czy poinformowałeś tego? Tak, rozmawiałem. Czy rozmawiałeś z tamtym? Tak, rozmawiałem. Aha, no dobrze, no to w takim razie to inaczej powinniśmy na to spojrzeć. Także jeżeli jesteśmy w stanie określić te 10 osób, które są odpowiedzialne za Bitcoina, 10 osób, które są odpowiedzialne za Ethereum, no to trudno powiedzieć, żeby to było takie zdecentralizowane i zdezanonimowane. To trochę jak z tą całą historią na temat Binance, tak, która parę dni temu była, gdzie weszło trzech panów do pokoju, wyszli i doszli do wniosku, że może zrobią reorganizację, tak? No troszeczkę to jest takie, gdzie mówimy o tym zdecentralizowanym zarządzaniu. Tak, o tej centralizacji, jeśli chodzi o deweloperów, to faktycznie jakby przynajmniej u mnie gdzieś to z tyłu głowy cały czas siedzi. I jakby nie było, bo ciekawe jest to, że mówimy tutaj jakby o braku zaufania, a tu jednak do tych osób trzeba mieć zaufanie w pewien sposób. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc dlatego wydaje mi się, że na tym poziomie najwyższym ludzie troszeczkę inaczej ze sobą rozmawiają i ci, którzy rzeczywiście są odpowiedzialni tak w tych najwyższych w słowach tego, za to, czy będzie ta reorganizacja, czy nie, no to mają na tyle świadomości i przytomności, że zostawiają ego gdzieś z boku i wchodzą do pokoju i dyskutują i dają się przekonywać nawzajem. Być może na poziomie deweloperów, którzy po prostu tam dają te patche do kodu i tak dalej, no to oni wierzą w tą jedną rzecz i tylko tą jedną rzecz. No więc oni będą bardziej niechętni sobie nawzajem. Ale to, no, to tak jest. Tak jest. Trochę technokracja, nie? Oczywiście, że to jest technokracja, ale dla mnie te wojny bitcoinowe troszeczkę przypominają, jak zaczynałam studiować, to były wojny na temat języków programowania i największe dyskusje na listach mailingowych to była wyższość CPP nad C albo coś takiego. No więc to dla mnie są takie wojny troszeczkę. Natomiast jakby na obronę bitcoina też, no na pewno można powiedzieć, że jakby nie było, to cały czas jest system otwarty, czyli każdy może zostać tym core developerem w pewien sposób. Nie? Tak. I to jest ta podstawa, to jest to. Dzisiaj nawet miałam dyskusję ze znajomym, który mówi, no bo ty tak właśnie przemawiałaś gdzieś tam, czy mówiłaś o tym, że POET, Proof of Elapsed Time, jest fantastycznym mechanizmem konsensusu, bo ma te tam właściwości takie jak Bitcoin, ale nie zużywa tyle energii. No tak, mówiłam. No ale widzisz, to się opiera na chipach Intela, więc właściwie kto nam broni powiedzieć, że Intel stworzy chipy, które będą za każdym razem wygrywały tę loterię. Ale prawda jest taka, że jest to otwarte API i jakby
Arm albo Gemalto, albo ktokolwiek inny chciał stworzyć chip z tym Trusted Execution Environment, takim jak, które by, znaczy po prostu dostosować API do swoich chipów, bo to tylko o to chodzi, to nie ma problemu, możemy zacząć używać chipów Arma, albo chipów Intela, albo chipów jakichś tam. Tylko oczywiście w tej chwili na razie nikt tego nie zrobił. Więc to jest ta zaleta, że obroną tych wszystkich rzeczy jest to, że możesz. Otwartość. My mówimy, że ci, którzy robią, rządzą. To nawet nie jest, kto ma większą wiedzę technologiczną, bo są ludzie, którzy mają większą wiedzę technologiczną, ale nie robią. Jak myślisz, jak będzie wyglądała w ogóle przyszłość taka? Może nie wychodźmy zbyt daleko, bo wiadomo, że zbyt daleko to nikt nie wie. Natomiast takie, jak widzisz takie najbliższe 10 lat? W ogóle jeśli chodzi o zarówno obszar blockchainowy, jak i obszar kryptowalutowy. Jak sądzisz, jak to się rozwinie? Mam nadzieję, że coraz więcej będzie się działo w strefie interoperatywności, to się zdaje się mówi. Są bardzo ciekawe projekty. Jest na przykład projekt, którego jestem ogromną fanką, Quant Network, o którym zresztą w ostatnim I Love Crypto piszecie, co mnie bardzo ucieszyło. Też mnie zainteresował, natomiast jakby cały czas nie mogę przejść tego, że on jest jednak zamknięty, nie? W sensie takim, że nie pokażą tych trzech linijek kodu, które tam są. A pokażą. Tak? Już w tej chwili pokazują. Widziałam te trzy linie kodu. Także nie, oni właśnie dołączyli niedawno do Hyperledgera. I jest to bardzo przełomowe. Jest to bardzo ekscytujący projekt. Oczywiście tam parę patentów cały czas wisi, w związku z tym nie wszystko jest ujawnione. No i nigdy nie będzie, no bo to jest naprawdę odkrycie na miarę złota. Ja w ogóle gdzieś widziałem wywiad z CEO Quant Network i on mówi, że to jest w ogóle niesamowita historia, że nagle jeden z ich deweloperów usiadł i przez weekend coś wymyślił. Nie? No to jest, i to, oni mają i to, bardzo dobry zespół. Ale to jest teraz jakby to też podkopuje te lata pracy, które na przykład robią Polkadot i przecież Kosmos też, nie? Z Tendermintem. Tak. No ale Kosmos to jest ciekawe. Znaczy, nie weszłam w to nigdy wystarczająco głęboko, żeby móc z autorytetem się wypowiadać na ten temat. Natomiast to, co mnie niepokoi, to słyszałam parę wypowiedzi ludzi z Kosmosu. I zwykle na pytanie, no dobrze, ale jak rozwiążecie to? Odpowiedź była, społeczność to rozwiąże. Więc ja uważam, że w ogóle powinniśmy zakazać używania słowa społeczność czy community, bo to jest taka dobra wymówka na wszystko. Ktoś się tym zajmie, kto? Ktoś rozwiąże ten problem. Tak. Więc jak się, wracając do twojego pytania, co będzie w przyszłości? Myślę, że wiele więcej będzie takich projektów, które pozwalają na przesuwanie środków. Myślę, że jednym z najważniejszych problemów, które musimy rozwiązać w strefie kryptowalut w szczególności, to jest użyteczność. Nieużyteczność w sensie takim, że ojej, bo nie mogę zapłacić w sklepie, tylko ojej, jak ja mam użyć tego walleta i co to jest w ogóle ten wallet i dlaczego ktoś mnie... Nikt nie broni, żeby moja aplikacja bankowa wyglądało, czy moja aplikacja walletowa wyglądała jak moja aplikacja bankowa. I żebym miała tam UI, tak? Tak, wygodny interfejs. W dzisiejszych czasach mam bitcoiny w różnych tam walletach i na przykład w jednym z walletów uświadomiłam sobie, że telefon, na którym miałam zainstalowanego autentykatora Google'a, mi ukradli. Więc nie mam, mam dalej oczywiście moje mnemonics i tak dalej, ale nie mam autentykatora. I w tej chwili będę musiała wykombinować jak, ale mam zaaresztowaną całkiem sporą sumę pieniędzy, bo ze względów bezpieczeństwa muszę mieć dwa rodzaje autentykacji i w związku z tym straciłam jeden z tych metod, mimo że znam moje mnemonics i dziękujemy bardzo, tak? No bo oczywiście mam nadzieję, że jakoś to rozwiążę, no ale to są błędy niedopuszczalne dla ludzi, którzy, dla mojej mamy, to już samo to, że musi pamiętać mnemonics, to jest problem, czy mieć gdzieś zapisane. Natomiast takie rzeczy, no kto o tym pamięta? Nawet ci, którzy naprawdę, no,
daj Boże, zrobiłam doktorat z bezpieczeństwa, a jednak dalej takie głupoty popełniam. Więc myślę, że ta od strony użyteczności bardzo ważne jest, żebyśmy to rozwiązali i żebyśmy przestali rozdzielać to wszystko, tak? Że jeden jest aplikacja do wymiany walut, jedna jest aplikacja do przesyłania walut, jedna aplikacja do tego, do tamtego. To naprawdę nie ma sensu. Nie żyjemy w świecie, gdzie używamy jednej, maksymalnie dwóch aplikacji, chcemy, żeby ten Facebook zarządzał wszystkim, tak? Bo jesteśmy wygodnicy. No jesteśmy. Więc myślę, że to jest ważny problem przyszłości. Generalna kolaboracja czy współpraca przedsiębiorstw w tej strefie prywatnych czy permission blockchains i zrozumienie, że nie można... Blockchain to nie jest rozdystrybuowana baza danych, tak? Czy rozproszona baza danych. To jest zupełnie inna technologia. To jest tylko technologia i ona nie rozwiąże wszystkich problemów, ale ponieważ jest to rodzaj technologii, to nie mogę zabrać bazy danych i wstawić blockchaina i mam to z pałki. Tak jak nie mogę zabrać bazy danych i wstawić tam AI i mieć to z głowy. Muszę zaprojektować nowy system, który bierze pod uwagę zalety i wady blockchaina. Czyli jakby najważniejszym punktem takim, jeśli chodzi o przyszłość, czy takim jednym z najważniejszych, nad którymi powinny pracować w sumie oba te obszary, to jest ta dostępność, tak, tej technologii w pewnym sensie? Nie nazwałabym tego dostępnością, bardziej użyteczność, używalność, użyteczność z jednej strony, z drugiej strony ukrywanie jej przed użytkownikiem, bo no nie wiem, ja może to inaczej, ale ja jak wchodzę do banku, to nie pytam, czy wy operujecie na poziomie nostro-wostro, czy używacie innych swapów. No nikogo to nie interesuje, ja chcę tylko wiedzieć, że moje pieniądze zostały przesłane z konta A na konto B, bezpiecznie. I tak samo dzisiaj bardzo mnie bawi w jakimś sensie, kiedy przychodzą prezesi firm na konferencje deweloperskie i mówił, bo ja bym się chciał nauczyć, jak Bitcoin działa. Znaczy, kudos, fantastycznie, że próbujesz, ale z drugiej strony, komu jest to potrzebne na poziomie prezesa? No ale musi jakoś taki prezes, czy taka osoba, która chce się poruszać w świecie technologii, ma mieć poczucie, że rozumie, co się dzieje. Znaczy, mi się wydaje, że to jest potrzeba po prostu, ja na przykład tak miałem na samym początku, że potrzebowałem potwierdzić sobie sam to, że faktycznie bardzo ciężko, chociaż po tym, co powiedziałeś dzisiaj, to może niekoniecznie, natomiast generalnie bardzo ciężko jest w jakiś sposób zaatakować sieć, w tym sensie, że ciężko, że ta technologia faktycznie działa, tak? No, ale... Tak, z tym, że ty jesteś osobą, która jest zainteresowana technologią i tak samo byś się interesował blockchainem, jak tą moją sztuczną inteligencją, czy machine learning, czy czymkolwiek innym, bo jesteś po prostu ciekawy. Natomiast twoja mama, czy moja mama, czy babcia, czy ciotka naprawdę nie muszą o tym wiedzieć. I ja bym chciała zobaczyć świat, w którym blockchain jest uznawany za technologię, czy nie rozwiązanie. W związku z tym nie muszę wiedzieć, czy do wyprodukowania tego magazynu użyliście drukarki, która umieszcza kod QR na blockchainie, żeby dowieść oryginalności artykułów, czy było to po prostu w tradycyjny sposób wyprodukowane. A jeśli chodzi o całą rzeszę tysięcy różnych kryptowalut, to jak widzisz na przykład rynek bardziej w sensie? Jeszcze rok temu, jakbyś mnie o to zapytał, to bym powiedziała, że mam nadzieję, że dzięki sidechainom i innym takim rozwiązaniom skonsolidujemy ten rynek nie do jednej waluty, bo nie wierzę w to, ale do kilku tych najważniejszych. W tej chwili, obserwując to, co się dzieje na rynku, mam wrażenie, że dochodzi do kolejnego wybuchu altcoinów. No i to mnie nie cieszy, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego. Tak jak myślę, że w przyszłości będziemy mieć kilka, mam nadzieję, że nie kilkanaście, ale kilka technologii blockchain, które będą standardami, nie wiem, Ethereum, niektóre z frameworków Hyperledgera, bo pewnie niektóre padną. Corda pewnie będzie cały czas istniała.
Więc, że to się wszystko skonsoliduje, powiedzmy, do tych 7 do 10 projektów. I tak samo, że będzie z kryptowalutami, że będzie te 7 do 10 podstawowych. Troszeczkę oczywiście to się zmieniło, jeśli chodzi o ICOs, no bo one wprowadziły multum coinów. Mhm. Z drugiej strony zobaczymy, co z tymi coinami będzie, tak? Mhm. Crypto Winter nadeszła i teraz musimy tak, zrobić coś. Wytrząsła, zdecydowanie tak. Wytrząsła. No dobra, no nie, no, myślę, że na tym skończymy. Dziękuję Ci bardzo w ogóle za to, że do nas przyjechałaś, że nas odwiedziłaś, że mogłem z Tobą przeprowadzić ten wywiad. Dziękuję Ci w ogóle za te takie smaczki drobne, które no, może nam zdradzić tylko ktoś, kto tam był w środku i widział to na własne oczy. Życzę Ci powodzenia i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, jak najszybszego rozwoju tak naprawdę i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze na pewno, w przyszłości. Na pewno, na pewno. Zawsze przyjemność. Dzięki.